Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu miłosnym od teraz do końca marca bieżącego 2024 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa czytania. Pierwsze będzie dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, czyli rozkład dla par. Drugie czytanie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Pod tym filmem umieszczę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się treść filmu dla Was. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, więc wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które to czytanie uzupełnią. No dobrze, to przechodzimy do rozkładu dla par. Karty były tasowane, po rozkładzie wylosuję dla Was kartę z wsparciem w miłości. Zobaczymy, co tam aniołki chcą jeszcze dopowiedzieć, jakie wskazówki, jakie rady. Ale już zaczynamy rozkład dla par. Oczywiście po lewej stronie będzie Wasza energia byki, po prawej Waszego partnera bądź partnerki. Ja będę mówić ogólnie partner życiowy, oglądają mnie i Panowie i Pani. Każdy z Was wie, o kim teraz myśli, z kim tworzy relacje. No i najważniejsze, energie mogą zamieniać się miejscami, więc jeżeli poczujecie, że te karty po prawej stronie bardziej z Wami rezonują, odbierajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. Zaczynamy. Co byk myśli na temat swojego partnera? Siedem mieczy. Co Wasz partner myśli o Was? Osiem denarów. Co byku czujesz do swojego partnera? Gwiazda. Co Wasz partner czuje do Was? 10 mieczy. Jakie są plany, zamiary byka względem partnera? Koło fortuny. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? Arcykapłanka. Tu jakieś romanse ściągnęłam. Ewentualnie stałe związki, gdzie podejrzewasz, byku, że jest ktoś trzeci. I tu jakaś tajemnica jest. Zaraz zobaczymy, jak to dalej wygląda. Jak, byku, traktujesz swojego partnera? Karta głupca. Jak Wasz partner traktuje Was? Partner bądź partnerka, tak? Partner życiowy. Siedem denarów. Czeka na coś. Nie wiem na co. Może na to, jak Wy zareagujecie, jakie Wy decyzje podejmiecie. Co lub kto Was łączy? Dwa miecze. Więc są już jakieś zgrzyty. Nie możecie dojść do porozumienia na jakimś tle. Co lub kto Was dzieli? Umiarkowanie. No właśnie, brak takiej współpracy. Zgodności. Jakiś strzelec też może między Wami być. I jak to będzie wyglądało teraz w marcu? Siedem kielichów. Dwa denary. Cały czas niezdecydowanie. Cały czas sam nie wiem, czego chcę. Jak to dalej będzie? Różne wyobrażenia na temat tej relacji. Na koniec marca król buław. Wydaje mi się, że byku zadecydujesz. Albo będzie tak, jak Ty chcesz, na Twoich warunkach, albo tutaj dojdzie do zakończenia tego związku. No kochankowie, więc być może jest to dla par, które, tak jak powiedziałam, są w związku nieoficjalnym, bądź Ty, byku, podejrzewasz, że ktoś trzeci jest. Nie do końca Twoja druga połówka jest z Tobą szczera. No dobrze, co tu sobie dopowiemy? Wydaje mi się, mój drogi byku, że tkwisz w związku, który
rozsypuje się pomału. Twój partner bądź partnerka ucieka w pracę, bądź spotyka się z tą osobą trzecią, kiedy jesteś w pracy. Co czuje? Chyba już nic nie czuje. Chyba to, co było między Wami, już umarło śmiercią naturalną. Tylko ta osoba boi się, bo nie ma odwagi pierwsza wyjść z relacji. To znaczy będzie czekać na Twoją reakcję, żebyś Ty podjął jakieś kroki, żebyś to Ty zadecydował, żeby po prostu to zakończyć, bo ta osoba tego nie zrobi. Nie ma na tyle odwagi, jest nieśmiała, boi się, no nie. Ma jakieś tajemnice, o wszystkim Wam nie mówi. Może być ktoś trzeci. No i o czym myślisz, Ty, byku? Siódemka mieczy. Coś przede mną ukrywa. Z kimś się potajemnie spotyka. Okłamuje mnie. Nie jest ze mną szczery. Nie jest ze mną szczera. A może... pamiętajcie, ja mówię różne wersje, wyłapujcie to, co ewentualnie z Wami rezonuje. Czasami jest to chaotycznie, ale po prostu mówię tak, jak myślę. Przyjdzie myśl, impuls i mówię. Może być też taka sytuacja, że wchodzicie w związek, w jakiś układ jako trzecie i Wy macie świadomość, że albo Wasz partner bądź partnerka, o której tutaj myślicie, ma kogoś i Wy się spotykacie na jakichś schadzkach ukradkiem, utrzymujecie w tajemnicy ten związek, bądź będąc z kimś w relacji, w stałym związku, zdajecie sobie sprawę, że Wasz partner bądź partnerka, no, z kimś tam jakąś relację tworzy, tak. Ma słabości i skłonności do częstych jakichś skoków w bok, do romansów. Na pozycji serca macie gwiazdę, czyli macie nadzieję, że jednak wszystko się między Wami ułoży i jeszcze jest jakieś zaufanie. Jest nadzieja, jest zaufanie, no jakaś miłość, jakieś uczucie na pewno z Waszej strony jest. Koło fortuny. Wasze zamiary. Na coś się wreszcie zdecydować. Wreszcie poruszyć jakiś temat. Pójść w inną stronę. Zadziałać. Wyjść spod wpływu tych sytuacji, które się dzieją, bo tutaj to jest też taki roller coaster troszeczkę, że raz, ciągle wracacie do punktu wyjścia, same nie wiecie, czy chcecie być z tą osobą, czy nie. Też być może boicie się podjąć tej konkretnej decyzji, że słuchaj, no nic już między nami nie ma. Rozejdźmy się. Albo zróbmy coś z tym, jeżeli jesteście w związku z jakąś osobą trzecią, tak? Na pewno jakąś podróż planujecie w marcu, żeby się z kimś spotkać. No jedne byki spotkają się z tym trzecim bądź tą trzecią, przy którym czują się wyjątkowo. No król buław jest to ktoś, przy kim się na pewno nie nudzicie. Ktoś pomysłowy, kreatywny, pewny siebie, wie jak poprowadzić, taki trochę dominujący. Niektóre panie, panowie lubią, jak ktoś tak właśnie wie, co robi w związku, a nie po prostu no, czeka na coś. Więc jest jakaś aktywność, jest jakieś tutaj zainteresowania, wyjazdy, no bo coś się dzieje w tej relacji, tak? Jakaś pikanteria. Więc no, te byki, które sobie wyjeżdżają tutaj na takie spotkanie, będzie bardzo miło, fajnie, troszeczkę odetchniecie, oderwiecie się od tego życia codziennego i na pewno miło będziecie wspominać ten wyjazd. Niektóre byki wreszcie się zdecydują i porzucą już tak ten martwy związek, powiem tak w cudzysłowie, tak? Gdzie po prostu jesteście ze sobą z rutyny, z przyzwyczajenia, albo dzieci, albo wspólne mieszkanie, ale jesteście oboje nieszczęśliwi. Jak skazańcy w jednej celi, tak? Odsiadujący wyrok. Więc tutaj być może Ty, byku, bo jeżeli, byku, jesteś nieszczęśliwy w swoim związku, wiesz, że partner Cię zdradza, bądź no nic już tego nie będzie, jak Ty nie zadecydujesz o tym, żeby ten związek zakończyć, ta Twoja druga połówka tego nie zrobi. Będziecie sobie tak tkwić i oboje będziecie nieszczęśliwi, więc być może to ten król buław mówi, że to Ty musisz zadecydować, byku. Ty musisz zarządzić. Jeżeli są dzieci, bierz pod pachę dzieci, kończ to, bo no to nie ma sensu. Masz wątpliwości, widać takie niezdecydowanie, kogo mam wybrać, z kim mam być.
czy rozstać się, czy nie, czy działać na dwa fronty, tak? Podwójne życie prowadzić. To też może być taka sytuacja, że no... To wy nie wiecie, czy się rozstać, czy ułożyć sobie życie z tą nową osobą. Co dalej? Jak traktujecie swojego partnera karta głupca? No, trochę niedojrzale, trochę niepoważnie, dziecinnie. Znaczy, tak o nim myślicie, że to jest osoba niedojrzała, niepoważna. Ciągle gdzieś zajmuje się innymi sprawami. Może jest rozrywkowa, a może brakuje jej właśnie tej rozrywki, tej takiej, może z domatorem ciągle siedzi w domu, a potrzebujecie kogoś, żebyście sobie wyszli do kina, teatru, gdzieś potańczyć, zaszaleć, pobawić się, zwiedzić świat. Tego wam brakuje. Co myśli o was wasz partner? Jaki król wróć? Ósemka denarów. Ósemka denarów. No widzę tutaj jakieś staranie. Widzę, że albo ta osoba, jeżeli faktycznie już sypie się związek, mówimy teraz o stałym partnerze, partnerce, ucieka w pracę. Może być tak, że jeżeli wy macie romans, wasza druga połówka podejrzewa was, że kogoś w pracy możecie mieć. Ciągłe wyjazdy służbowe i tak dalej. Nadgodziny, dyżury. A może ma świadomość tego, że z nią jest coś nie tak i musi tutaj no jakby postarać się troszeczkę bardziej wykazywać ze swojej strony. Jeżeli natomiast ta osoba ma romans i wy o tym wiecie, no to na pewno ta osoba robi wszystko, żeby zachować to w tajemnicy. Być w domu, nie w jakiś sposób angażować się, robić swoje. Praca, dom, no takie życie troszeczkę jak współlokatorzy. Więc tutaj też może być taka wersja wydarzeń. Na pozycji serca jest dziesiątka mieczy, więc tutaj no nie ma uczuć. Te uczucia są już pochowane. Jeżeli to wy zdradzacie i ta osoba, myślę, że o tym wie, ma złamane serce, ale nie widzi tutaj jakby szansy na to, żeby coś dało się wskrzesić z tego. Też myśli od dłuższego czasu, że warto to zakończyć. Bądź łączą was tylko pieniądze, interesowność materialna, nic poza tym. No to jest wasza karta byka przy dziesiątce mieczy, więc to jest jakby już pogrzebane, tak? To już nic z tego nie będzie. Za długo to trwa. Do pewnych decyzji być może ta osoba też dojrzewa. Chociaż tak jak mówię, jeżeli chcecie wyjść tu z jakiejś nieudanej relacji, to od was musi zależeć decyzja. Wy musicie tutaj zarządzić. Arcykapłanka, więc tutaj no, dwie karty cierpliwości, więc może być tak, że jeżeli wy macie romans, ta osoba, z którą tutaj, o której myślicie, cierpliwie ma tą wiedzę, tak? Wie o tym, że wy doprawiacie jej rogi, że z kimś być może właśnie dobrze się bawicie, ale akceptuje to, jest cierpliwa, znosi to, ale nie mówi o tym. Może, nie wiem, ze względu na to, że macie dzieci, może ze względu na to, że... Natomiast jeżeli jest odwrotnie, wy jesteście zdradzani, no ta osoba na pewno zrobi wszystko, żeby ta tajemnica nie wyszła, nie ujrzała światła dziennego, będzie siedzieć cicho, spokojnie, jak mysz pod miotłą, starać się być idealną osobą, która chodzi do pracy, zajmuje się obowiązkami i tak dalej. Nie stwarzać pozorów, no ale zupełnie, że tak powiem, nie odzywanie się, ciche dni, każdy żyje swoim życiem i czekanie, aż wy po prostu pękniecie ze złości was to i właśnie zadecydujecie, że to wy decydujecie o rozstaniu. Tak jakby ta osoba się bała, że rodzina, znajomi powiedzą, że no co, ty rzuciłeś żonę, rzuciłaś męża? Nie, no to ona się ze mną rozwiodła. To ona tak zadecydowała. Taka, wiecie, asekuracja, takie wybielanie się. Nie ma odwagi, żeby po prostu sam być może nabroił, bądź sam wie, że wy już po prostu mieliście dosyć takiej stagnacji, takiego życia po prostu bezemocjonalnego, no takiego bycia ze sobą i niebycia.
I być może no to zachowanie tego Waszego partnera, może źle teraz powiem, może wiele osób mnie skrytykuje, ale naprawdę, kochani, dlaczego my zdradzamy? Dlaczego my szukamy sobie innych osób? Nie dlatego, że to jest fajne, że nam się nudzi, chociaż tak, być może też dlatego. Po prostu wypaliło się coś. Nie czujecie już zaangażowania tej drugiej osoby. Cały czas się powinniście starać, a już tego nie ma. Wy się staracie, ta osoba żyje swoim światem. Nie dba już o siebie, nie dba o związek. Jest obojętnie. Najgorzej, jak jest obojętność, kochani. No i co? Jeżeli nie dostajemy czegoś, mimo że rozmawiamy, wałkujemy, terapia, inne rzeczy, nie dostajemy tego w związku, bo nie umie ktoś nam tego dać, nie potrafi, bądź jest leniwy i nie chce mu się, no to co? No, tego szczęścia szukamy gdzie indziej. Jak znajdziemy to szczęście gdzie indziej, to powiedzcie mi, po co ciągnąć to, co już umarło. Po co to wskrzeszać? Nie da się już umarłego wskrzesić. No nie da się. Więc no, są takie ciężkie nieraz relacje, gdzie tkwimy w czymś, gdzie ani jedno, ani drugie nie ma odwagi podjąć tego kroku, zrobić tej decyzji, że pakuję się, po prostu wyprowadzam się. Bo albo finansowo, albo materialnie, albo co powie rodzina. Albo jakieś jeszcze inne wymówki. I tu wydaje mi się, że jest taka osoba, która może wyglądać na idealną, spokojna, cichutka, jakby ktoś zrobił wywiad środowiskowy. Boże, jaki to jest dobry ojciec, dobry mąż, jaka to jest wspaniała żona, jaka wspaniała matka, gospodyni domowa. Ale co? No, okazuje się, że być może ma romans i w życiu się do tego nie przyzna i w życiu sama nie podejmie kroków o rozwód, mimo że zdradza, bądź jest zdradzana, orientuje się w jakiejś sytuacji, żeby tylko ludzie nie powiedzieli, że to ona się rozwodzi. Tak jak w Hoglu Moglu, bo no przecież mówiłaś, że chcesz się rozwieść z Romanem, czy jakoś on tak miał. A ta pani właśnie, główna bohaterka, mama Piotrusia mówi, ale nie on ze mną. Czyli ona się z nim chciała rozwieść, ale nie on z nią, tak? Więc tutaj może być też taka sytuacja. Dobrze. No co Was łączy? No nie umiecie dojść do porozumienia. I każdy z Was się zastanawia. Zobaczcie, tu jest ten orzech do zgryzienia, jak to się mówi. I tutaj trudna decyzja. Tylko tu do tej pory myśleliście o tym i nie mogliście dojść do porozumienia. Bo może być tak, że faktycznie no, macie świadomość, że coś się rozsypuje, że chcecie się rozstać. Ale no nie umiecie się dogadać. W kwestiach właśnie innych spraw niż sercowe. Może sobie dopowiemy tą kartę. Bo nie ma współpracy. Zobaczcie, umiarkowanie jest pomiędzy Wami, czyli nie umiecie się dogadać, nie umiecie współpracować. Nie umiecie znaleźć jakiegoś kompromisu, wypośrodkować czegoś. Tak? A z mieczy. Czyli mam świadomość, wiem, ale nie potrafię się odciąć, nie potrafię zadecydować, nie potrafię zakomunikować, powiedzieć Ci tego, że chcę zakończyć tą relację. Więc tutaj no nie zapadły jeszcze jakieś tutaj decyzje. Jak to będzie w marcu? No nadal będziecie żyć marzeniami, spełniać się, realizować, ale myśleć o tym, jakby to było, gdyby coś się tutaj zmieniło. Nadal niektóre byki będą podwójne życie prowadzić. Może też ze względu na dzieci nie chcecie pochopnie podejmować decyzji. Te byki, które podejrzewają, że partner bądź partnerka kogoś ma, nadal będziecie tutaj się zastanawiać, kto to jest i gdzie oni się spotykają, kiedy, czy to jest w pracy, czy coś, więc będziecie trochę w detektywa się bawić. Myślę, że w połowie marca podejmiecie jakąś ważną decyzję. Jakieś kroki tutaj podejmiecie. No i przy królu buław będzie to na Waszych warunkach. Pierwsza wersja, zostawiacie tutaj ten martwy związek. Ja przepraszam, że tak mówię, ale no jeżeli żyjemy z kimś, do kogo nic nie czujemy, ten ktoś też nas lekceważy, wszystko mu jest obojętne, nie wykazuje się, nie stara, tylko po prostu no przyjdzie jak do hotelu, prześpi się, wykąpie, zje, nie odzywa się, siedzi w telefonie. No to jakie to jest życie, kochani? Śpi w osobnym pokoju. Jak lokatorzy, nie?
Chociaż lokatorzy to jeszcze nieraz ze sobą porozmawiają, zagrają sobie, nie wiem, planszówki, pośmieją się, wymienią się doświadczeniami, co tam w pracy i tak dalej, a tutaj nie, to już jest zupełnie każdy swoim życiem. Więc to ty musisz, byku, zadecydować. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, jeżeli ty tego nie przerwiesz, będziesz żyła w tej stagnacji jeszcze, nie wiem, 2 lata, 3. Więc musisz podjąć decyzję na twoich warunkach, na twoich zasadach. Może być tak, że wybierasz osobę, z którą się już spotykasz od jakiegoś czasu. Może być tak, że pakujesz swojego męża bądź żonę i każesz jej się wyprowadzić do tej osoby, z którą cię zdradza. Różne 3 wersje, być może z kimś zarezonuje, ale karta kochanków mówi co? Zadecyduj odnośnie swojej przyszłości, swojej relacji. Rozwij wątpliwości, jeżeli masz podejrzenia. Przeprowadź wreszcie tą rozmowę, bądź znajdź dowody swojej zdrady. Znaczy zdrady twojego partnera bądź partnerki, tak? Bo ta osoba się nie przyzna, ona czeka, ona uważa, że albo was wkurzy na tyle, że wy złożycie papiery o rozwód, wy się wyprowadzicie, albo, no nie wiem, będzie czekać na coś. Tak to widzę. Oczywiście są też tutaj informacje dla osób, które są w związku z osobą trzecią, że tej osobie się już znudziło. I też nie będzie miała odwagi powiedzieć o tym, że chce zakończyć tych spotkań, tych romansów. Będzie to przeciągać, aż to wam się znudzi, aż to wy pękniecie i powiecie dosyć, to nie ma sensu. Zwłaszcza jeżeli to jest związek na odległość. Więc tak to, kochani, wygląda. Nie dla wszystkich byków to będzie. Oczywiście jest to czytanie ogólne, ale może dla jednego, może dla kilku, nie wiem tego. Jeżeli wyjeżdżacie z jakąś osobą, która jest bliższa waszemu sercu, pomoże wam też podjąć decyzję. Tutaj będzie takie... No oczywiście wy przy tej osobie czujecie się wyjątkowo, bo jest to osoba, która zawsze dodaje wam energii i podnosi te wibracje, więc może odważycie się właśnie, żeby tutaj odciąć się od kogoś, kto no po prostu zajmuje niepotrzebnie miejsce w waszym życiu, bo i tak już was nic nie łączy. Przede wszystkim wy się łudzicie jeszcze, a ta osoba no niestety od dawna was już nie kocha po prostu. I tu mamy kartę Warto na to poczekać, boski rytm oddziałuje na twoje życie uczuciowe. I o co tutaj chodzi, kochani? Dawno nie było tej karty. 2 piękne anioły. Biel, czystość, niewinność. No, może być tak, że ktoś jest tutaj niewinny. Może wy podejrzewacie tylko, że jest osoba trzecia. Ta osoba po prostu ciężko pracuje i ma dosyć już waszego gadania, bo te 7 kielichów to też czasami są bzdury wyssane z palca. Wybujała wyobraźnia, która po prostu nas nieraz ponosi. Więc tutaj też może być tak, że ta osoba jest niewinna, ale i tak już się nie klei od dłuższego czasu między wami, więc tutaj chyba też nie ma sensu tego ciągnąć. Związek z twoją bratnią duszą wymaga cierpliwości, ponieważ powiązane są z nim różne dodatkowe okoliczności. Wybory wynikające z wolnej woli twojej bratniej duszy są poza kontrolą aniołów. W was obojgu jest jednak gotowość do prawdziwej miłości. Niniejsza karta przybyła do ciebie w charakterze przypomnienia, że na ten związek warto poczekać. Boski rytm jest prawem wszechświata, które wciąż działa. Jest nim przepływ dosłownie wszystkiego. Jeśli staramy się używać swojej ludzkiej woli i zmuszać rzecz do szybszego zaistnienia, oddalamy się od synchronizacji naszych działań z siłami natury i napotykamy różnorodne blokady. Podobnie wygląda sytuacja, gdy zaczynamy się zamartwiać, kiedy w końcu spotkam swoją bratnią duszę. W takim przypadku energia naszych zmartwień trafia bezpośrednio do wszechświata. Romantyczne anioły usłyszały twoje modlitwy dotyczące bratniej duszy i odpowiedziały na nie. W tej właśnie chwili działają one w sposób dla ciebie niezauważalny i upewniają się, że spotkasz swoją miłość. Twoim zadaniem jest słuchanie intuicji i podążanie za jej wskazówkami, nawet gdy wydaje się to być zupełnie niezwiązane z twoimi pragnieniami. Intuicja przypomina psa przewodnika, który prowadzi cię przez ścieżkę odpowiedzi na twoje modlitwy. Podążaj zatem za nią i zaufaj rytmowi przybliżającemu cię do związku. Wydaje mi się, kochani, że tutaj ta intuicja musi po prostu pokierować cię, żebyś
wyszedł byku z jakiegoś po prostu, nie wiem, z jakiejś klatki, no z jakiegoś więzienia, oczywiście w przenośni to mówię, gdzie uwikłałeś się w coś, co męczy cię oboje. I ty musisz po prostu wyjść z tego ku swojej prawdziwej miłości, temu związkowi, który gdzieś na ciebie czeka, a być może już ktoś taki jest. Tylko musisz się zdecydować. Dobrze, kochani, to tyle. Czytanie nie dla wszystkich, na pewno. Sprawdźcie sobie film ze znakiem ascendentalnym i ja Wam życzę wspaniałego, udanego marca. Dużo miłości, czułości i trafnych decyzji. Zapraszam teraz wszystkie samotne byki. Teraz będzie dla Was czytanie. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne byki na czytaniu miłosnym od teraz do końca marca bieżącego 2024 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam. I moi drodzy, zobaczymy, co tam w uczuciach. Czy poznacie kogoś nowego? Czy ktoś się pojawi? Zaczynamy. Najpierw przeszłość. Dlaczego byk jest teraz sam? 10 denarów. Obecna sytuacja. Głupiec. Jak to będzie wyglądało za tydzień? 9 denarów. Wasze nastawienie na tą sytuację. Czego Wy chcecie? As kielichów. Co karty radzą? Królowa Buław. I kochani, przeszkody. Sprawiedliwość. I koniec miesiąca. 5 kielichów. Po pierwsze, te byki, które są w trakcie kończenia małżeństwa, bo jest trudny rozwód, na razie skupcie się na sobie. 9 buław pokazuje, że walczycie, jest ciężko, wiele Was kosztowało to siły, energii, emocji, więc potrzebujecie czasu, żeby się zregenerować, żeby odpocząć. Ale nie zamykać się w czterech ścianach, tylko od czasu do czasu dać się zaprosić z przyjaciółmi na jakieś wyjście, ale jeszcze nie szaleć, że tak powiem, bo no, jesteście na świeżo po jakimś procesie, po jakimś etapie, bądź jesteście w trakcie. Może być tak, że rozwód macie, ale jest jeszcze batalia o dzieci na przykład, więc tutaj w takich emocjach raczej nie powinniście kogoś poszukiwać, no chyba, że już jest osoba trzecia, która wspiera Was w tych wszystkich wydarzeniach i na niej powinnyście się skupić. I może być to kobieta bądź mężczyzna z podznaku barana, lwa bądź strzelca, kasztanowe, rude włosy, taki miodowy blond, zielone, piwne, niebieskie oczy, kobieta bardzo kobieca, zmysłowa, wysportowana, krągłych kształtach, bądź mężczyzna bardzo też dbający o siebie, wysportowany, pewny siebie, wyjątkowo zwracający na siebie uwagę. No ktoś, kto bardzo Wam się wizualnie podoba. Piątka kielichów. Dlaczego jest piątka kielichów na koniec miesiąca? Bo jest piątka kielichów. No dobrze. Czyli jeszcze rozliczenie z przeszłością, z trudną przeszłością. I zobaczcie, te emocje będą tak silne, że na ten moment nie jesteście się w stanie skupić na tych dwóch kielichach tutaj, tak? Czyli nowa relacja. Skupiacie się na żalu, stracie, poczuciu samotności, rozpaczy, dlaczego mnie to spotkało, bądź no, dlaczego mnie tak potraktowała ta osoba. I teraz musicie to przepracować, moi kochani, więc na siłę nikogo nie szukajcie, bo to będzie plasterek na ranę. Zrobicie sobie i tej osobie krzywdę, więc tutaj... A widać, że jesteście bardzo wrażliwe, emocjonalne i szukacie prawdziwej miłości.
prawdziwej miłości, ale żeby znaleźć prawdziwą miłość, być gotowym na to, żeby tą miłość przyjąć i ofiarować w zamian, musicie rozliczyć przeszłość, a Wy jeszcze na koniec marca siedzicie w tej przeszłości i po prostu no, jeszcze przechodzicie tą traumę, tą żałobę, więc tutaj to nie jest czas. No i co przeszłość? 10 denarów, więc tutaj albo kariera zawodowa, gdzie chcieliście mieć stabilizację finansową, żeby kupić sobie dom, mieszkanie, mieć świetną pracę, ale bardziej skłaniam się tu ku małżeństwu. No i nawet z takim długoletnim stażem. Może być też tak, że niektóre byki mieszkały po prostu z rodzicami. Teraz dopiero zaczynają sobie układać życie, wyfruwają z rodzinnego gniazdka. Ale tak jak powiedziałam, no mamy tu sprawiedliwości karty, jest to małżeństwo, rozwód. Bardziej mi tutaj pasuje. Obecna sytuacja, no jakby zaczynacie żyć od zera, tak? Może macie dzieci, może nie macie, ale tutaj zaczynacie wszystko układać sobie od początku. Więc to jest wszystko takie niepewne, nie wiecie, co Was czeka, jak sobie ułożycie życie. Może macie teraz problemy z mieszkaniem, może właśnie z organizacją nowego życia w nowym miejscu, bo przeprowadzacie się, wyjeżdżacie gdzieś za granicę, odnajdujecie się w tej nowej rzeczywistości, żeby teraz sobie samodzielnie właśnie wszystko zorganizować, poukładać. A przy głupcu nie podejmujemy ważnych decyzji, bo one mogą być nieprzemyślane, mogą być głupie dosłownie, możecie być naiwni, możecie po prostu nie kierować się tymi emocjami, tym logicznym myśleniem, które, że tak powiem, no, powinno być teraz mocnym Waszym atutem. Nie możecie ryzykować, nie możecie żyć marzeniami, nie możecie komukolwiek ufać na słowo i widzieć w nim przyjaciela bądź nowego partnera. Bo tak jak powiedziałam, no będzie to osoba, która teraz ma być taką przytulanką, misiem przytulanką bądź plasterkiem na krwawiącą ranę, bo Wy jeszcze tkwicie tutaj w nieprzepracowanej przeszłości. Na czym się skupiacie? Na pracy. Na czym się skupiacie? Na tym, żeby zawalczyć o mieszkanie, o majątek. Chociaż widzę, że tutaj byki są dobrze sytuowane, one sobie nie dadzą wyrwać czegokolwiek. Jesteście też dumni z tego, co udało Wam się w życiu osiągnąć. Macie fajną pracę, dobrze zarabiacie, więc tutaj dobrze stoicie finansowo. Ale właśnie na pracy powinniście się teraz skupić, na swoim rozwoju zawodowym, na swojej karierze, na swoim biznesie, żeby uciec myślami tutaj od tych smutnych wydarzeń, bo Wy szukacie ukojenia, prawdziwej miłości, przyjaciele, dobre słowo, komplementy, wsparcie emocjonalne. To jest teraz dla Was tutaj takim niestety lekiem na to zło, które się wydarzyło w Waszym życiu. No i Jas Kielichów jest taką szansą właśnie na poznanie kogoś, z kim się najpierw zaprzyjaźnicie, a później może bardzo pokochacie tą osobę, ale tak jak powiedziałam, teraz jest to złudne i nieprawdziwe. Musicie uzdrowić te emocje, pogodzić się z tym rozstaniem, z tą przeszłością, z tą stratą, z tym bólem, żeby być gotowym na przyjęcie tego Asa Kielichów, ale też odwzajemnienia go. Dobrze. No co stoi na przeszkodzie? Przede wszystkim nie jesteście jeszcze w równowadze emocjonalnej, więc to co powiedziałam, czas leczy rany. Być może trwacie jeszcze w jakimś trudnym rozwodzie, który trwa od jakiegoś czasu, przepraszam, że się powtarzam. Może już rozwód macie, teraz batalia o mieszkanie, o majątek, o dzieci. I to też pożera Was bardzo emocjonalnie. Ocenianie, osądzanie. Brak też takiego racjonalnego podejścia do życia, tak? Że nie umiem stanąć jakby z boku i obiektywnie ocenić sytuację, w której się znalazłam, tylko cały czas uważam, że jestem pokrzywdzoną osobą. Użalam się nad sobą, że straszna tragedia mnie spotkała, no i jestem w takim po prostu. No nie będę dokładać tu kart, bo jak już dołożyłam piątkę do piątki, to znaczy, że tarot mówi, że już udzieliłam wyczerpującej odpowiedzi. No spotkała Was krzywda być może. Trudny emocjonalnie rozwód, rozstanie i musicie to przepracować. Musicie to zaakceptować, odpuścić, wybaczyć, spróbować zapomnieć, spróbować stanąć na nogi i dopiero wtedy będziecie gotowi przyjąć ten kielich miłości. A ktoś jest w Waszym otoczeniu. Jeżeli
w międzyczasie no, poznaliście kogoś, bądź ktoś był, może z powodu tej osoby się rozstajecie. Bądź jest to osoba, która jest Wami zainteresowana, albo czeka, że właśnie wszystko się uspokoić w Waszym życiu, no to delikatnie, że tak powiem, możecie na jakieś spotkania sobie iść, wychodzić. Ja nie mówię, że macie siedzieć w domu i oglądać romantyczne melodramaty i jeszcze bardziej się dołować. Nie, absolutnie. Wychodzić do ludzi, bawić się, zwiedzać świat, podróżować, skupić się na pracy, na sobie przede wszystkim, ale umieć też przyznać przed sobą, że to nie jest dobry moment na to, żeby komuś coś obiecywać, w coś się angażować, bo sami jeszcze nie pozbieraliście się z tym, co Was tutaj spotkało. Te byki, które poznały kogoś na jakiejś wycieczce w marcu, już Wam mówię, że nic z tego nie będzie. Więc uważajcie, bo to może być tylko przygoda, romans. Ta osoba chce no, przeżyć doświadczenie i pobawić się i tyle. Więc bądźcie ostrożni, dziewiątka Buław też o tym mówi. Uważajcie na siebie, wyznaczajcie granice, czekajcie też na właściwy moment, jak będziecie gotowi do tego, żeby otworzyć się tutaj na jakieś poważne deklaracje i uczucia. Teraz skupcie się na przyjaciołach, na sobie, na pracy, na spokoju, który powinien towarzyszyć w Waszym życiu. No dobrze, zobaczymy teraz, co nam aniołki powiedzą. Co nam tutaj aniołki powiedzą? Uwolnij byłego partnera. No oczywiście, że tak. A Ty go trzymasz jeszcze tutaj za nogi, za ręce. Siedzisz w tej przeszłości. Trudno, mleko się rozlało. Trudno, no trzeba. Ja wiem, jaki to jest ból, ja wiem, co czujecie, jaka to jest rozpacz, ale no kiedyś po burzy wychodzi słońce. Po prostu nikt Was nie zmusi, nikt Wam nie narzuci, ile ta żałoba, ile ta rozpacz ma trwać. Być może potrzeba lat, żebyście się z pewnymi sytuacjami, wydarzeniami w swoim życiu pogodziły. Ale dopóki tego nie zrobicie, nie jesteście gotowe na to, żeby kogoś na nowo pokochać. A jak zrobicie to na siłę, żeby tylko ukoić swój ból, zrobicie sobie obojgu krzywdę, zwłaszcza tej nowej osobie. Bo ona się zaangażuje, a Ty po jakimś czasie stwierdzisz, że no to był tylko taki moment, w którym Cię potrzebowałam. Teraz to tak naprawdę stwierdzam, że no, to była jak terapia, jakbyś był moim lekarzem, moją opiekunką, ale nic do Ciebie nie czuję. Też tak może być. Uwolnij byłego partnera. Nadszedł czas, by oczyścić swoją energię. Widzicie? Ten anioł tutaj też no, myśli, już sam czuje dyskomfort odnośnie tej sytuacji, ale nie potrafi zapomnieć, nie potrafi się odciąć. Dobrze, uwolnij byłego partnera. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ Twoje życie uczuciowe się poprawi, jak tylko emocjonalnie i energetycznie uwolnisz Twojego byłego kochanka bądź partnera. Korzyści płynące z tego czynu nie ograniczą się wyłącznie do większego szczęścia, uczucia wolności, ale również pozwolą przyciągnąć nowego partnera, który w innym wypadku wyczułby obecność dawnej miłości w Twojej aurze. To też jest fakt, że faktycznie, jeżeli my siedzimy emocjonalnie jeszcze przy boku byłego bądź byłej, to znaczy, że nie jesteśmy gotowi na nowy związek i osoby ewentualnie zainteresowane nami od razu wyczują taką granicę. Energetyczny mur nie do przebicia, zawrócą z obranej drogi, mówią, nie, no tutaj coś mnie odpycha od tej dziewczyny, nie wiem, od tego gościa też, on jest jakiś przyblokowany, a nawet z nim nie będę gadać, bo nic z tego nie wyjdzie. Więc kochani, no ta energia płynie, wy musicie ją ukierunkować, albo pozwolić jej swobodnie przepływać, albo zablokować, albo ograniczyć, nie wiem, ale no to wszystko jest wyczuwalne. Później się dziwimy, że się cuda i dziwy w naszym życiu dzieją. Daj sobie chwilę na zastanowienie się, o kim może być mowa. Będzie to zapewne pierwsza osoba, która przyjdzie Ci na myśl. Następnie zaproś romantyczne anioły do swoich snów, gdy będziesz kładł się spać.
Jezu, źle, wróć, przepraszam. Nie to. Jeszcze raz, od początku. Uwolnij byłego partnera. Bardzo Was przepraszam. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ Twoje życie uczuciowe się poprawi, jak tylko emocjonalnie i energetycznie uwolnisz Twojego byłego kochanka bądź partnera. Korzyści płynące z tego czynu nie ograniczą się wyłącznie do większego szczęścia, uczucia wolności, ale również pozwolą przyciągnąć nowego partnera, który w innym wypadku wyczułby obecność dawnej miłości w Twojej aurze. Moment, w którym podejmiesz decyzję o uwolnieniu przeszłości, będzie jednocześnie chwilą, w której uda Ci się to uczynić. Przypomina to nieco obieranie kolejnej warstwy z cebuli. Zatem kontynuuj uwalnianie swojego byłego partnera, niezależnie od tego, czy będziesz jednocześnie przy tym odczuwać stare, dobrze znane uczucia. Może się okazać, że równocześnie będziesz przyciągał osoby przypominające jego bądź ją. Zgodnie z symboliką ilustracji przedstawiającej na tej karcie, możesz zapragnąć ceremonialnie spalić list od partnera, by uwolnić się od energii dawnego związku i w ten sposób symbolicznie oczyścić się ze starych uczuć. No tak, ale kto teraz pisze listy na papierze? No przecież nie spalimy iPhone'a czy smartfona. Możesz także poprosić romantyczne anioły, by wspomogły Twojego dawnego partnera również w jego oczyszczaniu. No musicie uwolnić, kochani, musicie puścić ten żal, ten smutek, tą rozpacz, tą wielką krzywdę, trudno stało się, widocznie tak musiało być. Czas leczy rany, dajcie sobie tego czasu tyle, ile potrzeba. Na ten moment nie jesteście gotowe, żeby wejść w nową relację. Moje kochane byki, życzę Wam wszystkiego dobrego. Uzdrawiajcie się, wyciszajcie, skupiajcie na sobie. Życzę Wam tej równowagi emocjonalnej. Życzę Wam wspaniałych ludzi, którzy będą Was wspierać w dążeniu do tej równowagi, do tego spokoju. No i pamiętajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Widocznie tak musiało być. Trzeba to przyjąć, zaakceptować i otworzyć się na nowe, bo być może ta prawdziwa miłość dopiero przed Wami. Wszystkiego dobrego, kochani. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Zapraszam do odsłuchania filmu. I cóż, widzimy się na kolejnym czytaniu. Wszystkiego dobrego, kochane byki. Pozdrawiam i do usłyszenia.